Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu łączymy się z Bartoszem Firmowskim. Dzisiaj temat, wydaje mi się, że dla wielu z Was może być bardzo ciekawy, temat receptur. To tak naprawdę jest coś, co budzi opór wielu restauratorów, a tak naprawdę jest absolutnym kluczem do sukcesu. Sukcesu w tym bardzo zmieniającym się czasie, do którego chcemy Was przekonać. Jak to zrobimy, Bartosz? No właśnie, receptura znaczy powtarzalność i na wstępie zaznaczymy, że temat receptur dotyczy lwiej części przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi biznes gastronomiczny, czy to jest bar szybkiej obsługi, restauracja, bistro, no dopóki nie zaopatruje się na jakimś lokalnym ryneczku w ryby, mięsa i nie robi rzeczy z dnia na dzień, to powinien mieć receptury. Nawet jeżeli ma te produkty rotacyjnie, przepraszam, pozycje sprzedażowe, dania rotacyjnie, to powinniśmy po prostu pulę receptur. Ponieważ wielu pracowników gastronomii skupia się na tym, żeby dostarczyć klientom danie, które zawsze smakuje tak samo i wygląda tak samo. A my ze strony biznesowej chcemy, żeby była taka sama powtarzalność biznesowa. Czyli jeżeli zaplanuję, że na tym daniu zarabiam 17,50 zł netto, to chcielibyśmy, żeby zawsze się tak to odbywało, no bo na tym są oparte całe kalkulacje biznesowe. I teraz tak, z doświadczenia zauważyliśmy, że menadżerowie generalnie mają problem z zrozumieniem, czym jest receptura produkcyjna. Ja standardowo wskoczę do no spoilers, czyli receptura produkcyjna dotyczy tego, ile rzeczywiście zużywamy surowca na przygotowanie danego dania. I jest sobie lista surowców, tutaj także będą półprodukty, tak jak na przykład infuzowany olej do smażenia krewetek i to jest właśnie smak gastronomii, czyli bardzo duża ilość produktów do kontroli, które składają się z innych produktów, są części produkcyjne, więc aby zaprojektować sensowny sposób kontrolę biznesu, no trzeba mieć nie lada kompetencje. I teraz zaczniemy sobie od pierwszej pozycji, czyli krewetki. Krewetki w rozmiarze 16-20, tutaj już jest pierwsza pułapka. Jest zapisane w recepturze, że zużywamy 120 gramów. No tak, ale 120 gramów. Przyjeżdża do nas opakowanie krewetek, załóżmy, że to są mrożone krewetki. Najczęściej krewetki mrożone są razem z glazurą. Czyli jakieś 20%, 25% masy całego opakowania to jest glazura. Oczywiście to zależy od producenta i od tego, co deklaruje na opakowaniu. Czyli prawda jest taka, że jest pytanie, to jest 120 gramów opakowania tego razem z glazurą, czy być może to jest po prostu 120 gramów krewetek już po odmrożeniu. Takich pułapek przy tworzeniu receptur jest mnóstwo. Standardowe pytanie, czy razem, bo to też dotyczy tych krewetek, czy razem z czy w recepturze wliczamy straty produkcyjne? Czy jednak straty produkcyjne będziemy zapisywać w osobnym dokumencie? To rozmawialiśmy o tym, Paweł, w innym odcinku. Dlaczego i jak powinno się kontrolować straty? I teraz z doświadczenia wiemy, że niestety szefowie kuchni twierdzą, że receptury mają, a najczęściej okazuje się, że to jest może jakiś luźny plan przygotowania dania. A receptury są potrzebne nie tylko ze względu na powtarzalność biznesową przygotowania dań, ale także do wprowadzania nowych pracowników. Przychodzi nowy pracownik, on powinien dostać listę 10, 15, 20 dań razem z recepturami, sposobem przygotowania, ponieważ to jest to, co chcecie utrzymać w swoim biznesie. W ten sposób chcecie przygotowywać dania, zużywając określone ilości surowców. Podsumowując, trzy rzeczy najważniejsze związane z recepturami i stosowaniem ich we własnym biznesie, to tak. Pierwsza rzecz to powtarzalność biznesowa. Dania mają być powtarzane dla gości i one mają być dla Was powtarzalne pod względem kosztu i zysku. Druga sprawa, że receptury to podstawowe narzędzie przy wprowadzaniu nowych pracowników, przy szkoleniach. I trzecia rzecz, najważniejsza, to jest także metoda komunikacji z Waszymi pracownikami. Macie ustalone zasady współpracy, przygotowania dań i serwowania ich swoim gościom. To jest jak dekalog postępowania w waszym biznesie. Mam nadzieję, że mój materiał z Bartoszem Firmowskim wam się spodobał. Jeśli tak jest, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Jeżeli znacie kogoś w swoim otoczeniu, kto ma albo planuje założyć gastronomię, skierujcie go na nasz kanał.
I gwarantuję, że z kolei jeśli skomentujecie coś pod tym filmem, zrobię wszystko, żebyście znaleźli odpowiedź. Oczywiście, jeżeli jest w zakresie tematyki kanału. Także na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.